Witajcie na moim magicznym kanale. Na wstępie mam do Was małą prośbę. Przyjrzyjcie się uważnie swojej skórze. Czy posiadacie jakieś znamiona? Bo właśnie one są tematem dzisiejszego odcinka. Co mówią o nas znamiona, jakie posiadamy? Czy istnieje coś takiego jak znamie czarownicy? Czy znamiona mogą coś powiedzieć o poprzednim wcieleniu? Zapraszam do oglądania. Znamiona od zawsze fascynowały ludzkość i narosło wokół nich wiele legend i przekonań. Jedni nie mają ich wcale, drudzy mają ich bardzo dużo, a jeszcze inni mają znamiona w bardzo dziwnych kształtach. Skupmy się najpierw na znamionach czarownic. Czy można posiadać znamie, które może świadczyć o tym, że jest się urodzoną czarownicą? Każdy, kto interesuje się historią czarownic, ten wie, że znamiona odgrywały dużą rolę w procesach czarownic, kiedy to życie poprzez wymyślne próby, jak topienie w wodzie, straciło wiele niewinnych osób. Wiele zapisów z polowań na czarownice podkreśla, jakim ważnym aspektem były znamiona, kiedy podejrzewano kogoś o paktowanie z diabłem, bo wtedy, kiedy polowano na czarownice, głęboko wierzono, że są one sługami szatana i to właśnie on oznakowuje w ten sposób swoich wysłanników. Dlatego też znamie czy znak czarownicy określano również znakiem diabła. Wierzono również, że każda czarownica ma swojego chowańca, który wygląda jak zwierzę, a tak naprawdę jest chochlikiem, którego musi wykarmić swoją krwią. Dlatego też na ciele najprawdziwszej czarownicy, służącej szatanowi, inkwizytorzy szukali znamienia przypominającego sutek. Cóż, jak pewnie się domyślacie, niewiele ma to wspólnego z prawdą. Chociaż nie jest kłamstwem stwierdzenie, że czarownice posiadały dziwne znamiona. W zależności od ścieżki, jaką obrały lub obierają w swojej praktyce magicznej, czarownice poddawały i poddają się inicjacjom, podczas których otrzymują oznaczenie. Tym oznaczeniem nie było wypalenie pieczęci na ramieniu. Wiecie, to nic z tych rzeczy, jak pewnie możecie sobie to wyobrażać. To mogło i wciąż może być na przykład nacięcie skóry, ukłucie, zadrapanie, coś w tym rodzaju, co wiąże się z wypływem krwi. Zupełnie tak, jak robią to różne plemiona i w ogóle takie znakowanie jest obecne w wielu kulturach. Ponadto mogło być to również coś naklejonego lub wytatuowanego na skórze, ponieważ wierząc niektórym podaniom, symbol, który się nosiło, nawet przyklejony do skóry, ukazywał się jako znamie w kolejnych pokoleniach. Dowodem tego ma być historia pewnej czarownicy, która urodziła się w 1917, a zmarła w 1982 bodajże, a nazywała się ona Sybil Leek i napisała bardzo dużo książek, między innymi o zielarstwie, telepatii, numerologii i astrologii. I słuchajcie, był z niej naprawdę niezły numer. Jest to naprawdę bardzo barwna postać, która dużo namieszała i wzbudzała ogromne kontrowersje. No, ale mimo wszystko Sybil szczyciła się tym, że ona i wszyscy członkowie jej rodziny noszą znamie czarownic, które przekazywały im poprzednie pokolenia. Cóż, ten temat wciąż wywołuje dyskusje i dzieli osoby praktykujące czarostwo, szczególnie, że niektórzy uważają, że słowa Sybil należy przesiać przez sito i zastanowić się dwa razy, czy nie potraktować tego, co mówiła, z przymrużeniem oka. Poza tym jedni uważają, że każdy może być czarownicą i praktykować, i żadne znamie nie powinno mieć na to wpływu, natomiast drudzy uważają, że w naszych ciałach zapisane są ślady z poprzednich wcieleń. Zaraz będę rozwijać ten temat, więc czemu znamiona nie powinny mówić nam o naszym przeznaczeniu oraz czy praktykować magię, czy jest nam to dane? Szczególnie znamiona w dziwnych kształtach, takich jak księżyc czy gwiazdy. Dajcie znać, jakie macie na ten temat zdanie w komentarzu. Odpowiedzmy sobie więc na pytanie, czy istnieje coś takiego jak znamie czarownicy? I tak, i nie. Wiem, nie ułatwiam. Nie ułatwiam, Natalia, nie ułatwiasz.
Słuchajcie, nie jestem w stanie powiedzieć Wam, że znamie w kształcie księżyca na plecach świadczy o tym, że jest się czarownicą. Na pewno znamiona w kształcie gwiazdozbiorów, gwiazdy czy księżyca mogą sugerować pewne umiejętności, ale czy na pewno świadczą o byciu urodzoną wiedźmą? Trudno mi powiedzieć, ale słuchajcie, na pewno istnieją pewne znaki, które mogą wskazywać, że posiadamy różne predyspozycje do zgłębiania czarostwa lub parapsychologiczne zdolności. Badaniem tych znaków zajmują się chiromanci, ponieważ znajdują się one na naszych dłoniach. Jest ich kilka, między innymi trójkąt, krzyżyki, a nawet runy. Spójrz teraz na wnętrze swojej prawej dłoni. Najpotężniejszym magicznym znakiem, który świadczy o ogromnym talencie do zgłębiania magii, bardzo czułej intuicji i o posiadaniu różnych mistycznych zdolności, jest krzyż, który znajduje się między linią serca a linią głowy. Czy go posiadasz? Napisz w komentarzu. Wspomniałam już o poprzednich wcieleniach, jak one korelują ze znamionami, które posiadamy. Jest to sprawa trochę bardziej niepokojąca, ponieważ znamiona związane z poprzednimi wcieleniami nazywa się znamionami śmierci. Dlaczego? Ponieważ najczęściej są efektem śmiertelnej rany, jaką się odniosło w poprzednim wcieleniu. Dużo na ten temat mogą powiedzieć badania kanadyjskiego profesora psychiatrii, doktora Iana Stevensona. Opisał on przypadek pewnego chłopca z Turcji, który urodził się z deformacją jednego ucha. I to było bodajże ucho prawe. Kiedy dziecko podrosło i nauczyło się mówić, powiedziało ze szczegółami, słuchajcie, ze szczegółami, że ma takie zdeformowane ucho, ponieważ w poprzednim wcieleniu został w nie zraniony. I chłopiec opowiadał właśnie ze szczegółami to wszystko, całą tą historię jego poprzedniego życia. Pamiętał nawet imię i nazwisko swojej żony, z poprzedniego wcielenia oczywiście, a nawet dane mężczyzny, który go zranił i odebrał mu tamto życie. Mało tego, podobno chłopiec wyjawił dane mężczyzny, który odebrał mu życie służbom i te zamknęły tego gościa za to, że pozbawił życia poprzednie wcielenie tego chłopca. Niestety nie wiem, czy jest to potwierdzona informacja, ale gdzieś tak o tym czytałam. Więc jakby to się okazało prawdą, to byłoby naprawdę mega dziwne. Inny opisany przez doktora przypadek miał miejsce w Birmie. Pewna kobieta, będąc przy nadziei, miała koszmary związane z mężczyzną, który związany pełzał po ziemi. I kiedy urodziło się jej dziecko, okazało się, że ma ono znamiona wokół nadgarstków i kostek. Zupełnie tak, jakby było wiązane. I nikt nie potrafił tego wyjaśnić. Kiedy dziecko już było starsze, powiedziało, że w poprzednim wcieleniu było mężczyzną, któremu odebrano życie poprzez związanie i wrzucenie do studni. Jednak najbardziej przerażające jest w tym wszystkim to, że dziecko wskazało studnię, w której odnaleziono ciało. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, którą należy rozważyć. Czy umiejscowienie pieprzyków i innych znamion na ciele ma znaczenie? Okazuje się, że tak. Umiejscowienie pieprzyków może sporo powiedzieć o naszej osobowości. Na przykład, jeśli posiadasz pieprzyk na czole, oznacza to, że jesteś kreatywny i bardzo inteligentny. Pieprzyk na policzku, który ja posiadam, oznacza skrytość i tajemniczość. Pieprzyk w okolicy ust może świadczyć o otwartości, dużej emocjonalności, w ogóle kierowanie się emocjami oraz dużej wrażliwości. Pieprzyki na prawej ręce świadczą o sumienności i pracowitości, natomiast te na lewej sugerują skłonności do lenistwa. Pieprzyki na szyi i karku podobno mają ludzie, którzy odniosą w życiu duży sukces. Znamiona na udach rzekomo oznaczają, że osoba, która je posiada, ma duże szczęście. Pieprzyki na stopach, czy na podeszwie stóp, na pięcie, na palcach, mają ludzie, którzy uwielbiają podróże i naukę nowych rzeczy, a ostatnie pieprzyki na brzuchu posiadają ci, którzy bywają chciwi
ale są też lojalni. I to tyle na dziś. Musicie przyznać, że za znamionami kryje się naprawdę wiele fascynujących historii. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym magicznym odcinku.